Stefan i ja mieszkamy w Gdańsku pośród lasów nad morzem. Razem tworzymy duet Nanook of the North. Mocno czerpiemy energię, którą niesie natura. Piotrek dużo jeździ w góry i ja z kolei mogę codziennie właściwie być nad morzem i nigdy mnie to nie nudzi, a wręcz przeciwnie, to mnie bardzo, bardzo mocno gdzieś tam nasyca. Projekt dotyczy naszych fascynacji daleką północą, naszych fascynacji majestatem przyrody arktycznej, północnej. Dlatego też postanowiliśmy w takich, a nie innych warunkach zarejestrować naszą płytę. Wynajęliśmy studio w Reykjaviku na Islandii i tam w środku zimy nagraliśmy nasz debiutancki album, który ukaże się nakładem Denovali Records. Słyszysz? No nic nie słyszę. Muszę jakoś 2 centy tam podnieść wysokość. Zrobiłem już. Samo miejsce wywarło na nas duże wrażenie. Byliśmy tam po raz pierwszy. Zresztą okoliczności też były dość wyjątkowe, gdyż Islandię nawiedził wtedy huragan, ponoć największy w przeciągu ostatniego ćwierćwiecza. Wyjątkowe też było samo studio, czyli malutkie studio Olafura Arnaldsa, które znajduje się w takim kompleksie E7 w porcie w Reykjaviku. Rzeczy, które mieliśmy już nagrane, takie szkicowniki, znalazły się w koszu. To jest raczej taki album, którym jakby zrobiliśmy sobie taką przyjemność zanurkowania w to, co nas w tej naszej, że tak powiem, mroźnej, północnej naturze, co w tej naturze lubimy i z czym nam się to kojarzy. I to są różne w ogóle wspomnienia, straszliwe eskimoskie bajki, jakieś krwawe historie, legendy, spokój jednocześnie. Puść mi metronom głośniej i pierwszą wersję, dobra? Thank you.
się na Grenlandię, gdzie udało się tę płytę zmiksować oraz dograć brakujące elementy, w tym dość istotne dla całego kontekstu płyty fragmenty, w których wzięli udział lokalni inuitcy muzycy. I tak oto na płycie można usłyszeć śpiewy gardłowe czy tradycyjne bębny grenlandzkie. Dzięki uprzejmości lokalnej społeczności udało mi się uzyskać dostęp do lokalnego studia, które o dziwo znajduje się w budynku szkoły, która zajmuje się kopalinami, minerałami w malutkim Sisimiut, w drugim co do wielkości mieście na Grenlandii, w którym mieszka 5000 osób. Jest to w sumie ciekawy przypadek, gdyż sam projekt Nanook of the North jest inspirowany filmem dokumentalnym o tym samym tytule, który opowiada o społeczności inuickiej na dalekiej północy. Natomiast tam okazało się, że te inspiracje tak nas bombardują, każdy dzień jest tak owocny, tak intensywny, jesteśmy wręcz w jakiejś euforii artystycznej i nie tylko artystycznej, czysto po prostu kumplowskiej i ludzkiej. Krajobrazy Grenlandii czy Islandii są dla mnie zupełnie wyjątkowe i chyba najpiękniejsze. My w ogóle mam wrażenie, że jesteśmy takimi ludźmi przywiązanymi do natury. Czas dzieliliśmy na studio i przebywanie w przyrodzie, więc tylko jak była okazja, to wybieraliśmy się w głąb interioru i przenosiliśmy tę energię i te emocje, które zdobyliśmy podczas tych wypraw. Kurwa, jeszcze raz. Winszował błyskacza. Ten album też jest takim aktem naszej miłości wobec natury, wobec przyrody, ale wciąż pozostaje jakimś aktem miłości, czyli jakąś impresją naszego autorstwa, naszym jakimś wyborem artystycznym. A nie jest jakąś geograficzną, muzyczną opowieścią. Jak mawiają Japończycy, piękno jest zimne i my jako Gdańszczanie, mieszkający nad morzem praktycznie całe swoje życie, możemy powiedzieć, że ten północny duch jest nam bardzo bliski. A z przyrodą i estetyką północy bardzo się duchowo utożsamiamy.